31 sierpnia, w dniu obchodów rocznicy porozumień sierpniowych i w przeddzień obchodów 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej, prezydent Suwałk oraz przewodniczący Rady Miejskiej Suwałk wystosowali wspólne oświadczenie dotyczące tak zwanych podwójnych obchodów ważnych narodowych świąt i rocznic. Reprezentując władze samorządowe oraz mieszkańców miasta Suwałki wyrażamy naszą dezaprobatę dla działań wymierzonych w jedność naszej wspólnoty samorządowej. Od dwóch dwóch lat obserwujemy nieakceptowalne przez Suwalczan postępowanie, które wprowadza do naszego miasta podziały na my i oni, które przenoszą standardy polityki krajowej do suwałk i skutecznie rozbijają jedność wspólnoty samorządowej. Można również to odczytywać jako odwet za prezentowanie innego zdania lub poglądu. Naszą troską zawsze było, by w ważnych wydarzeniach w życiu miasta mogli brać udział wszyscy mieszkańcy bez względu na poglądy polityczne, bez wzajemnych uprzedzeń. Dlatego też konsekwentnie zapraszamy wszystkich. Do udziału w obchodach ważnych narodowych świąt i rocznic, zaproszenia kierujemy zarówno do przedstawicieli partii rządzącej, jak też i opozycji. Tak czynimy w suwałkach od kilkunastu już lat. Kierujemy się zasadą, że w suwałkach jest miejsce dla wszystkich i przy tego typu uroczystościach powinniśmy być wszyscy razem. Niestety od dłuższego czasu obserwujemy celowe działanie zmierzające do oddzielenia służb mundurowych, suwalskiego wojska oraz państwowych instytucji od Suwalskiego samorządu i większości mieszkańców miasta. Dowodem na to jest konkretne zachowanie w relacjach z Suwalskim samorządem. Nikt nie kwestionuje państwowości tych służb i ich podległości. Jednak przez wiele lat udawało się w Suwałkach tworzyć właściwe relacje i współpracę z samorządem i mieszkańcami naszego miasta. Teraz niestety jest inaczej. Czytamy w obszernym oświadczeniu. Swoje wystąpienie prezydent miasta i szef rady skierowali nie tylko do mieszkańców Miasta. Występujemy do premiera, wybranych ministrów polskiego rządu oraz władz Prawa i Sprawiedliwości o zainteresowanie się tym problemem. Nie wykluczamy, że sytuacja mająca miejsce wynika z działania osoby piastującej ważne stanowisko w rządzie. Takie postępowanie nie jest aprobowane przez większość mieszkańców suwałk, budzi smutek i gorzkie refleksje. Jest to działanie, które dzieli lokalną społeczność. Nie da się nawet domniemywać, że już dzień później, pierwsza września premier Mateusz Morawiecki odpowiedział suwalskim władzom, ale faktem jest, że wygłosił przemówienie, które można streścić w dwóch słowach. Wezwanie do jedności. Premier mówił na Westerplatte. Dzisiaj stąd, z miejsca, w którym każdy Polak chyli głowę, ze świętego miejsca zwracam się z prośbą do wszystkich Polaków, niezależnie od różnych poglądów i sympatii politycznych. Do tych, którzy popierają rząd i do tych, którzy są przeciw nam. I zwracam się z prośbą do opozycji, by takie chwile jak ta i takie miejsca jak to stały się obszarem zgody i wspólnie wyrażonej miłości do naszej ojczyzny. Polskie przysłowie mówi, że w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Jeśli wierzyć wystąpieniom, ambarasu nie ma. Tylko pod suwalskim Dąbkiem Wolności i przypomnikach zgrzyta coraz głośniej.